domu lub mieszkania, tu remoncik, a tam zmiana. Twoje plany i marzenia w Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. A w ofercie finansowej mamy teraz luksusowe hipoteki mieszkaniowe. Już od 2,65%. Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Let State Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. Czy znajdziesz w swoim portfelu miejsce na $500? A co zrobisz z $1000? Zapewne kwota 2000 wpasowałaby się idealnie w Twoje plany. W naszej Credit Union zrealizujesz swoje marzenia. Właśnie teraz możesz wziąć udział w losowaniu 3 nagród pieniężnych na sumę 500, 1000 i $2000. Warunkiem udziału jest otrzymanie nowej pożyczki hipotecznej lub transfer do naszej Credit Union w okresie do 9 września. Zapraszamy! Zapraszamy do obejrzenia kolejnej, trzeciej części sprawozdania z tegorocznej akcji letniej Związku Harcerstwa Polskiego Okręg Kanada, która odbyła się od 7 do 21 lipca w okolicach Barry's Bay na ontaryjskich Kaszubach. Materiał zrealizowaliśmy w środkowy weekend akcji, gdy dzieci i młodzież harcerską odwiedzają rodzice. W sobotę po zakończeniu kominka zuchowego w obozie harcerek miało miejsce poświęcenie nowej, zbudowanej kilka tygodni wcześniej jadalni. Budowę sąsiadującego z kuchnią zadaszenia, w którym zawieszono portret świętej Urszuli Leduchowskiej, według projektu działacza harcerskiego architekta Stefana Gdyczyńskiego sfinansowali i zorganizowali członkowie Koła Przyjaciół Harcerstwa przy Szczepie Szarotki. Uroczystości z udziałem pocztów sztandarowych obozujących na tym terenie szczepów Zarzewie, Rzeka, Szarotki, Zorza i Jutrzenka uczestniczyli m.in. komendantka chorągwi harcerek harcmistrzyni Barbara Woźniak, chówcowa, chówca Watra, harcmistrzyni Danuta Sokolska, komendantka akcji letniej harcerek pod harcmistrzyni Dorota Gdyczyńska oraz szczepowe szczepu Zarzewie, druhna Anna Pełszyńska-Kowalczuk i szczepu Szarotki, przewodniczka Gosia Nakoneczna, komendantka obozu, która spotkanie prowadziła. Ze strony Koła Przyjaciół Harcerstwa obecnych było kilkoro rodziców, w tym prezes koła Kazimierz Nakoneczny i wiceprezes Mirosław Ostrowski. Poświęcenia dokonał, błogosławiąc również wszystkich obecnych, kapelan Związku Harcerstwa Polskiego w Kanadzie, druh ojciec Mieczysław Burdzy. Poważną ceremonię oddania jadalni do użytku zakończyła druhna Nakoneczna, która zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi rozwiązała połączone z sobą chusty obozujących wspólnie 5 szczepów. W podziękowaniu rodzicom harcerek za wysiłek włożony w wybudowanie jadalni druhna przekazała dla Koła Przyjaciół Harcerstwa namalowany przez dziewczęta obrazek, na którym widnieje lilijka harcerska i krzyż harcerski. Późnym popołudniem jednostki Związku Harcerstwa Polskiego przemaszerowały na znajdujący się naprzeciw stanicy Karpaty teren harcerski Milenium, by uczestniczyć w oczekiwanym przez wszystkich dorocznym ognisku. Przy dźwiękach bębnów i werbli maszerowały setki harcerek i harcerzy, którym po drugiej stronie drogi towarzyszyli rodzice, przyjaciele oraz osoby posiadające w okolicy domki letniskowe, pragnące spędzić wśród harcerzy miły, przepojony polskością wieczór. Po zapalenie ogniska przez przewodniczącą zarządu okręgu ZHP, harcmistrzynię Halinę Sandik i komendantów chorągwi, harcerek, harcmistrzynię Barbarę Woźniak i harcerzy, harcmistrza Rafała Biłyka,
rozpoczął się bogaty program wieczoru, wypełniony jak zwykle piosenkami, przygotowanymi na tę okazję okrzykami i wspólną zabawą. Spotkamy się, a połączy nas pierwszacki krok.
Do przygody. Te magiczne słowa.